wesełek bożonarodzeniowych rozpoczyna się w 1223 roku we Włoszech. Ich twórcą jest święty Franciszek z Asyżu. Zwyczaj ich wystawiania przy kościołach i kolędowanie po domach jest u nas ciągle żywy, chociaż ostatnio zanika w niektórych rejonach Polski. Sama nazwa wywodzi się od staropolskiego słowa jasło, czyli żółw. Nasze przedstawienie jest oparte o tekst Lucjana Rydla pod tytułem Betlejem Polskie. W części pierwszej akcja toczy się głównie wśród ubogich pasterzy, którzy dowiadują się, że tej nocy narodził się Zbawiciel. Początkowo są trochę zaniepokojeni, ale później postanawiają zanieść dzieciątku swoje skromne dary. Po ich wyjściu na scenie pojawi się przebiegły Żyd i sprytny Jędrek. Mędrek, który użyje wszelkich dostępnych metod, aby przekonać przedstawiciela narodu wybranego, że właśnie przed chwilą Mesjasz przyszedł na świat. Thank you.
diabelskie duchy i posłowie z nieba. Powiedzcie w razie, co nam, co nie trzeba. Idźcie do mało czy wiele, zabierzmy w powiele, zanieśmy pan. Ja on trochę słoiny, wezmę lodzić. Joj, kopry zaniosę do sobie. A ja mał ostatek ptoków, wezmę klotek i podaruję pan. Uliczmy wszyscy do stajenki, do jak należy umiem, ale tego malutkiego jeszcze nie rozumiem.
Ajajaj, jeszcze nie rozumiem. Żydzie, Żydzie, wnębia cię nauczy. Aj. Jak cię wstyłuję, ja cię z tym smykiem. Aj, wajdę, przekona się, że jego życie oraz panowanie nie są wieczne i każdy musi ponieść odpowiedzialność za wszystkie swoje czyny. Nieubłagana śmierć kosi równo chłopy i pany, więc możemy ją chyba nazwać jedyną sprawiedliwą i demokratyczną wyrocznią, nieprzekupną panią kresu życia. Pomiędzy drugim i trzecim aktem na scenie pradawnych dziejów zobaczymy tańczącego Żyda, dumnego szlachcica twardowskiego, diabełka oraz dziada wędrującego po świecie. Jest Pan nad światem i mocarz nad mocarzem. Przed moim majestatem wszystko pada na twarze. Samodzierżawny Panie, nakłuj ucho łaskawie ku pokornemu słudze. Przebacz, jeśli gniew budzę, ale nie z mojej winy zwiastuje złe nowiny. Oto nad światem wielka nowina. Panna Przeczysta zrodziła syna. Powiła go w Betlejem, króla królów, pana ziemi, Boga na niebie. Oh.
ciężko na nich probać. Każ ich siec, bić, mordować. Niech nikt nie zostanie. Czegoś przegładne, panie. Odstaje, lecz se, odstaje, lecz se, pan ma syna. Panie! Wyrwijcie z pochiew miecze i w pałacu, czy w chacie, niech krew dziadek pocieknie, co nowo narodzone dziś do nogi wyginie. Śmierć! Śmierć każdej dziedzinie. Czegoś przegładny, panie, tak się stanie. Królu Herodzie, za twe niegodziwe zbytki chodź do pieczy!
teraz będzie Żyd tańcował. Żyd tańcował, bo diabeł króla pochował. Bo diabeł króla pochował. I zatańczy hebrajskiego, krakowiaczka żydowskiego. Ajdum, ajdum, taradana, będzie tańczył Żyd do rana. Dobre słowo. Niech tutaj wspólnota zrodzi się na nowo.
Niech każdy z nas od tych wiosełek zapamięta, że przez cały rok mogą być życzliwości święta. Thank you.
cudownie. Wszyscy chcą zobaczyć tych wspaniałych aktorów. Wspaniałych aktorów z Lubaszowej. Drodzy Państwo, ja nie pamiętam, ale bardzo, bardzo długo temu, to znaczy od dawna pewnie, nie było takiego ewenementu, bo to jest ewenement, żeby w danej miejscowości powstała 30-osobowa grupa teatralna i zrobiła takie piękne przedstawienie. I to grupa teatralna osób dorosłych, osób zajmujących bardzo ciekawe stanowiska, pracujących, dziadków i rodziców swoich dzieci. Nieprawdopodobna rzecz. Drodzy Państwo, grupa teatralna pojedzie na pewno do teatru. My fundujemy ten teatr w Krakowie. Ponieważ oczywiście pojedzie do teatru, drodzy Państwo, żeby oglądać jakiś spektakl teatralny w którymś z teatrów krakowskich. Najpierw musi oglądać, a dopiero później tam wystąpi, także... Drodzy Państwo, Andrzej Lisak, proszę bardzo się. Jan Witek. Piotr Kwaśny. Radny. Ryszard Wiśniowski. Tadeusz Grzyb. Stanisław Kosika, Małgorzata Zięba, Basia Dusza, Weronika Wiśniowska, Agnieszka Rzepka, Jan Dusza, Celina Rosiek. Drodzy Państwo, jak zobaczyłem Celinę, nie wiem, czy muszę Państwu to powiedzieć, ja się pochwalę, że mam taką wspaniałą aktorkę, to jest moja sąsiadka z mojej miejscowości Kiprzyna, co prawda mieszka już 35 lat, Celinko chyba w Lubaszowej, a to jest moja sąsiadka z Kiprzynej. No mieć taką aktorkę w Kiprzynej, będę prosił o podpis. Agnieszka Rzepka, Teresa Moro, Halina Łępa, Krystyna Nalepka, Małgosia Dusza, ojciec Michał Rękę, Maria Wiśniowska, Józef Krawczy, Monika Witkowska, Julia Wiśniowska, Bożena Cieśla, Piotr Moruk, Piotr Harab, Elżbieta Łępa, Zofia Dydyk, Dariusz Szczepański, Mariusz Polak i zespół wokalny. Ja będę tutaj czytał, bo drodzy Państwo, nie znam aż tak dokładnie tej grupy, żebym nikogo nie ominął. Organizator tu pisze: Koło Gospodyń Wiejskich w Lubaszowej, OSP Lubaszowa. Duże brawa. Może powtórzą się te nazwiska. Jan Witek, Ryszard Wiśniowski, Stanisław Osika, Andrzej Lisak, Piotr Kwaśny, Tadeusz Grzyb, Teresa Morok. Scenografia. Irena Baran, przepraszam, nawet te okulary mi nie pomagają. Recytacja. Bogumiła Chrzanowska, oprawa muzyczna. I drodzy Państwo, reżyseria Janina Cudek. Magdalena Zięba. Zuzanna Okaz. Mikołaj Łępa. Kochani, sprawiliście nam naprawdę wielką radość. Dla mnie naprawdę, proszę mi wierzyć, odbieram to jako ewenement w gminie. Być może, że stanie się to przykładem dla innych miejscowości. Zawsze marzyliśmy o tym, żeby powstała taka grupa teatralna. Jeżeli się wam uda dalej organizować się w grupie i jeszcze przedstawić kiedyś jakieś przedstawienie, to będzie nam na pewno w Tuchowie, w Lubaszowie szczególnie, ale w całej gminie Tuchów bardzo miło. A odnośnie tej nagrody, tej wycieczki do Teatru Krakowskiego, umówimy się z organizatorami w odpowiednim czasie. Jeszcze Adrian Lisak. Dobrze, że Piotr mi tu podpowiada. Znacie Państwo Piotra. Piotr to jest radny Rady Miejskiej w Tuchowie. I Piotrek na koniec. Nie wiem, czy musiałem to powiedzieć, bo tak pięknie zostaniemy przywitani. Powiem tak troszeczkę z innej beczki.
Nie wiem, czy to jest takie wosne, ale wydaje mi się, że jest to bardzo wosne. Dziękujemy uprzejmie za zaproszenie przez Dom Kultury, przez pana dyrektora nas. Jest to niesamowite dla nas wyróżnienie i bardzo dziękujemy wam, żeście mogli oglądać te nasze wypociny z innej beczki. Z okazji nowego roku życzymy wam wszystkiego dobrego. Zdrowia, szczęścia, jak najmniej kłopotów w życiu osobistym, jak i rodzinnym. Tego wam życzą mieszkańcy Lubaszowej oraz siedlisk Kozłówek. Dziękuję. A dla was ten Dom Kultury zawsze będzie otwarty. I tak jak to my dziękujemy za to, że zaświeciliście nas swoją obecnością. Mieszkańcy, my jako Dom Kultury i miasto i gmina Turów. Dzięki serdeczne. Duże brawa jeszcze raz. Dziękujemy serdecznie.